Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. W drugim dniu naszego radosnego świętowania otaczamy Chrystusowy ołtarz. Chcemy w oktawie Wielkanocy, to kolejnych 8 dni świętowania uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, przeżywać te największe tajemnice naszej wiary. Zmartwychwstały Pan jest pośród nas i chcemy naszą modlitwą w naszej wspólnocie odpowiedzieć na ten dar nowego życia w Jezusie. Chcemy przystąpić do ołtarza Pańskiego, gdzie pod osłoną chleba i wina nasz Zbawiciel jest prawdziwie obecny. Pozdrawiam całą wspólnotę parafialną, szczególnie naszych braci i siostry, którzy przez media społecznościowe łączą się z nami duchowo w tej dzisiejszej modlitwie. Składając tę najświętszą ofiarę miłosierdziu Bożemu, polecam zmarłych rodziców Janinę i Stanisława Bobeła oraz zmarłą Janinę i Stanisława Wolscy. Prosimy, aby dostąpili radości nieba. Otwórzmy nasze serca na dar Bożego miłosierdzia i uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy słabi i grzeszni, abyśmy godnie złożyli tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przez chrzest nieustannie pomnażasz liczbę dzieci swojego Kościoła.
Spraw, aby Twoi wierni przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z sakramentu, który z wiarą przyjęli przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z 11 i przemówił donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Mężowie Izraelscy, słuchajcie tego, co mówię. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo w Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany. Przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Dawid bowiem mówił o nim: miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język. Także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Zatem jako prorok, który widział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przypowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że nie zostanie w otchłani, ani jego ciało nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Oto Słowo Boże. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Zachowaj mnie, Boże, bo uciekam się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze sobie stawiam Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię Twej radości i wieczną rozkosz po Twojej prawicy. Strzeż mnie, o Boże, Tobie baranek bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy, choć poległ wódz życia, króluje dziś żywy. Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała, jam zmartwychwstałego, blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam grób pusty i świadków anielskich i odzież ich chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galileja. Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, o Królu zwycięzco, bądź nam miłości. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło.
Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, łączący się z nami w tej najświętszej ofierze, droga wspólnoto parafialna, na dzisiejszy dzień rektor katolickiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Lubelskiego, pragnie pozostawić nam duchową myśl, która będzie dzisiaj przewodniczyła naszym rozważaniom Bożego Słowa, ale także pozwoli nam dalej w mocy tego Słowa kroczyć w radości oktawy Zmartwychwstania Pańskiego. Dzisiejsze święta, jak tak wiele razy już to jest wspominane i w mediach, ale także i w naszych rodzinach, przeżywamy w czasie naznaczonym epidemią. Nasze myśli i serca przepełnia obawa o zdrowie i życie nas samych, ale także naszych bliskich. Niekiedy towarzyszy nam ludzkie poczucie bezsilności. Dominująco odczuwamy nietrwałość oraz kruchość naszego losu. Jak wiemy z przekazów medialnych, wielu naszych braci i siostry cierpi i umiera w samotności, boleśnie przeżywając zagrożenie chorobą, odizolowanie, oddzielenie od bliskich. Szukamy pociechy i pokrzepienia w tym wyjątkowym czasie. Oczekujemy więc jak nigdy wcześniej upragnionej łaski Bożego miłosierdzia. Pragniemy przejść z Chrystusem ze śmierci do życia. Pragniemy doznać choćby wyciszonej, przeżywanej w trudnych okolicznościach, ale nie mniej prawdziwej i głębokiej radości zmartwychwstania. Jest to radość, która przepełnia serca całej naszej wspólnoty. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu, zechciejmy dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek obudzić w sobie radość zmartwychwstałego Pana i z całym Kościołem pełni ufności wołamy: otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie. Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się i radujcie, bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, niechaj zabrzmi alleluja. To słowa jakże głębokiej i przepięknej pieśni wielkanocnej. Zmartwychwstanie Chrystusa jest najważniejszym, centralnym wydarzeniem w historii ludzkości. I to zmartwychwstanie Chrystusa przynosi odpowiedź na pytanie o sens naszego życia, o sens naszego cierpienia i przemijania, ale także o sens tego, co wspólnie z naszymi braćmi i siostrami przeżywamy. I w trosce o żywego człowieka, z jego dramatami, zagubieniem i rozdarciem, Kościół, czyli my wszyscy, niezmiennie, nieustannie powtarzamy krzepiące słowa wyznania w oblicze Boga. Chcę odebrać człowiekowi nadzieję. I w tym świecie wyznawcy Jezusa
czyli my wszyscy jesteśmy wezwani, aby głosić tą prawdę, aby dawać człowiekowi nadzieję. Nie chcemy być ludźmi milczenia, ale chcemy, tak jak niewiasty, iść do naszych braci i sióstr i opowiedzieć o tym wszystkim, co jest nadzieją serc naszych. I słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, ukazuje nam się obraz Piotra nauczającego swój naród w Jerozolimie w dniu Pięćdziesiątnicy. I ten obraz przywodzi nam na pamięć nauczycieli i świadków wiary, którzy nieustraszenie, w porę i nie w porę, głosili Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego naszemu pokoleniu. Chcemy, przeżywając tę radość zmartwychwstania Pańskiego, przywołać tutaj z mocą Bożej miłości i Ducha Świętego tych, którzy tego Chrystusa w naszej Ojczyźnie głosili, dobrej nowiny, którzy z tą mocą równą Piotrowej wzywali nas i nasz naród do odwagi w wyznawaniu tej wiary. Już niedługo będziemy przeżywali setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, ale także beatyfikację sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obydwaj, znając ich historię, wyraźnie i znacząco wpisali się na karty historii Kościoła, ale także dziejów naszej Ojczyzny. Ich biografie i drogi do świętości były wprawdzie oddzielne, były indywidualne, ale częstokroć splatały się i dopełniały w posłannictwie, do którego zostali powołani. Świadczą o tym, drodzy bracia i siostry, słowa, które wypowiedział Jan Paweł II do prymasa tysiąclecia. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża, gdyby nie było Twojej wiary, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia. I dziś jeszcze mocniej wybrzmiewają te słowa w sercach naszych, bo takiej wiary potrzebujemy, bo takiej heroicznej nadziei pragniemy, ale także takiego zawierzenia nam potrzeba, pełnego ufności, bo obaj ci święci byli mocarzami wiary, byli nam dani jako posłannicy Kościoła, byli nam dani w służbie naszego narodu. I ich nauczanie było odważne, ich nauczanie było bezustanne. I z mocą Bożą i z miłością każdemu człowiekowi dawali nadzieję, ale także głosili, że każdy człowiek ma godność dziecka Bożego, że jest dzieckiem tego narodu, który żyje, który rozwija się i który swoje losy i dzieje składa przed krzyżem Chrystusowym. I chcemy w ten poniedziałek wielkanocny prosić zmartwychwstałego Pana, aby spotykając się z nami w Galilei, tą Galileą są nasze domy, nasze rodziny, pójdziemy zaraz wśród naszych bliskich i oznajmimy im tą wielką radość. Naszym uśmiechem będziemy świadczyć, że Jezus, będący miłością, również i naszą miłość umacnia. Niech ta wspólna modlitwa, niech ta wspólna radość będzie dla nas umocnieniem, a zmartwychwstały Pan niech napełnia
naszą wspólnotę parafialną, nasze rodziny, chorych i cierpiących oraz tych, którzy im posługują. Niech napełnia zdrojami łask, abyśmy z radością, ale także i z otwartymi sercami służyli naszym braciom, ale także byli apostołami Jezusa. Amen. Powstańmy, zanieśmy do Boga Ojca naszą wspólną modlitwę. Powierzamy Ci, Jezu, papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów. Niech ich posługa słowa i sakramentów świętych będzie dla Kościoła ciągłym ożywianiem Twojej łaski. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Powierzamy Ci, Jezu, świadków Twojej Ewangelii rozsianych po całym świecie. Niech ich słowa i czyny przyciągają ludzi pragnących być Twoimi uczniami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Powierzamy Ci, Jezu, przez ręce naszej i Twojej Matki Maryi uzdrowienia chorych, wszystkich cierpiących, chorych, dotkniętych epidemią. Polecamy Ci ich rodziny. Polecamy także lekarzy i wszystkich tych, którzy posługują chorym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Naszą modlitwą chcemy także otoczyć księdza Marcina, który w dniu dzisiejszym obchodzi swoje imieniny. Niech nasza modlitwa, westchnienie do Boga w intencjach księdza Marcina będzie także podziękowaniem za jego trud i pracę, jaką daje naszej całej wspólnocie. A Maryja, nasza Matka Wspomożycielka i ksiądz Bosko, niech prowadzą go drogami salezjańskiego powołania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Powierzamy Ci, Jezu, naszych bliskich zmarłych, szczególnie zmarłych rodziców, Janinę i Stanisława Bobeła, zmarłą Janinę i Stanisława Wolskich. Niech Twoje miłosierdzie pomoże im wejść do radości nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Powierzamy Ci, Jezu, nas, zgromadzonych przy Twoim ołtarzu, naszą wspólnotę, tych, którzy łączą się z nami duchowo, nasze rodziny. Niech postawa biblijnych świadków Twojego powstania z martwych będzie dla nas zachętą do dzielenia się tą prawdą ze światem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu nasz Odkupicielu, wdzięczni za Twoje dobrodziejstwa prosimy, daj nam siłę płynącą z Eucharystii, abyśmy mogli Ciebie wielbić w gronie naszych braci i sióstr, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Zmartwychwstał,
bracia i siostry, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby odrodzony przez wiarę i chrzest święty osiągnął szczęście bez końca przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą, a zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołają: święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Thank you.
Wielka jest tajemnica naszej wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dzięczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Janem Bosko, świętym Janem Pawłem II, sługą Bożym kardynałem Stefanem Wyszyńskim i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Zbigniewa, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Amen, 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 amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego pełni ufności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, z martwych wstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą
napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jest na śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota. Rozerwała grobu pęta, ręka święta, aleluja. Adamie, dług spłacony, okup ludzki dokończony. Wnijdziesz w niebo szczęśliwymi dziećmi twymi, aleluja. Wnijdziesz w niebo szczęśliwymi dziećmi twymi, aleluja. Próżno straże, krób szczerzecie, już go tutaj nie znajdziecie. Wstał, przeniknął skalne mury, Bóg natury, aleluja. Wstał, przeniknął skalne mury, Bóg natury, aleluja. Teraz on na ludzkie plemię i na miłą patrzy ziemię, która droga dziś przybrana kosztem Pana, aleluja. Która droga dziś przybrana kosztem Pana, aleluja.
niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Niech będzie chwała Pawiemu, chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała Tobiemu, chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała Tobiemu, chwała i cześć. Módlmy się. Boże, Ty nas wprowadziłeś na drogę wiodącą do wiecznego zbawienia. Spraw, niech wielkanocne sakramenty pomnożą w naszych duszach łaskę, abyśmy się stali godnymi Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wysłuchajmy krótkich ogłoszeń duszpasterskich, ale zanim zacznę te ogłoszenia przekazywać, to bardzo proszę, aby wszyscy nasi uczestnicy tej liturgii tu w świątyni, ale także łączący się z nami przez media, tak ze szczerym sercem uśmiechnęli się, bo Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. I chciałbym, abyśmy ten radosny uśmiech również przekazali księdzu Marcinowi, który obchodzi swoje imieniny. Niech te uśmiechy i ta miłość, modlitwy popłyną z serc naszych. Niech to będzie westchnienie do naszej Matki Wspomożycielki w tych intencjach, które ksiądz Marcin w swoim powołaniu, w swoim sercu nosi, by Maryja prowadziła go drogami nadziei, pokoju, ale także radości spełnionej służby i posługi w naszej wspólnocie. I na tą drogę, księże Marcinie, wypraszamy potrzebne łaski, życzymy Ci z całą naszą wspólnotą salezjańską, z księdzem proboszczem na czele, wszystkiego najlepszego, niech dobry Bóg Cię błogosławi. Drodzy, nadal trwamy w tym zarządzeniu do 19 kwietnia, udział w liturgii bierze kapłan posługujący i 5 osób, które wskazuje ksiądz proboszcz, jeżeli są to osoby, które składały intencje i ofiary sprawowanej danej mszy świętej. Dzisiaj 13 dzień miesiąca przez ręce naszej Matki Pani Fatimskiej zanosimy nasze modlitwy ze względu na sytuację. W dniu dzisiejszym ta modlitwa się nie odbędzie w naszym kościele. Wszystkie złożone intencje będą polecane w maju, o ile już czas na to wszystko pozwoli. Dziękujemy panom z wozu transmisyjnego, którzy przekazują przez łącza tą naszą wspólną modlitwę, za ich cierpliwość, za to, że przez te wszystkie dni i całe triduum paschalne tak dzielnie i z taką radością i z uśmiechem na twarzy, bo ja to widzę, wspierali nas i towarzyszyli nam i pomagali, abyście też i wy, drodzy bracia i siostry, nie tylko w Chocianowie, ale także i z dalsza w innych miejscach mogli z nami w tej naszej wspólnej modlitwie uczestniczyć. Dziękujemy też Urzędowi Miasta, panu burmistrzowi, który też tą inicjatywę wzbudził i zaproponował, byśmy w ten sposób też mogli wspólnie się na modlitwie jako miasto
jednoczyć. Trwamy w nowennie do uroczystości Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy Was, drodzy parafianie, drodzy bracia i siostry, do odmawiania w rodzinach koronki do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy także, by każdego dnia o godzinie 20:30 przez ręce naszej Matki Królowej Różańca Świętego zanosić modlitwę, prosząc o uwolnienie świata od epidemii wszelkich klęsk i żywiołów. Składamy, Bóg zapłać, wszystkim naszym parafianom i dobrodziejom, którzy składają ofiary na konto naszej parafii, ale także Bóg zapłać za te ofiary, które, drodzy, składacie indywidualnie. Prośmy przez ręce naszej Matki Królowej, patronki naszej wspólnoty, o obfite błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary i na ten drugi dzień radosnego świętowania Wam, drodzy parafianie, drodzy goście, składamy najserdeczniejsze życzenia i życzymy, by ten dzień był radosny i błogosławiony. I na ten czas przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim, pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa. Amen. Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, niech da wam udział w życiu wiecznym. Amen. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem. Niech on sprawi, abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z nim w Ojczyźnie Niebieskiej. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu, miacze Ciego zrana. Naród niewierny tworzy się przestrasza na cud Jonasza. Próżny został, Pan z martwych powstał.